Największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej to wydarzenie, którego prestiż i rolę w przestrzeni europejskiego dialogu budowano przez 14 lat. Europejski Kongres Gospodarczy stał się szerokim i otwartym forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych i społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. Przyszłość przed Polską, przed Europą Centralną i przed Unią Europejską wcale nie musi rysować się w czarnych barwach. Że jesteśmy na dobrej drodze, aby przezwyciężyć wszystkie problemy pandemiczne, popandemiczne, potrzebujemy jednak odpowiedniego rozstrzygnięcia na Ukrainie. Europa już raz po strasznej wojnie, straszliwej wojnie, II wojnie światowej, potrafiła się podnieść dosłownie z gruzów. Potrafiła się podnieść i utworzyć odpowiednie instytucje, plan Marszala, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, EWG, po to, żeby zbudować płaszczyznę do pokojowego istnienia. I dziś jest właśnie też taki szczególny czas, że musimy myśleć poza dotychczasowymi schematami. Musimy wyobrazić sobie rozwiązania, które do niedawna jeszcze nikomu nie przychodziły do głowy. I stąd też proponujemy takie rozwiązania, proponujemy plan odbudowy Ukrainy, plan nadziei dla Ukrainy, ale także dla całej Unii Europejskiej, plan, który będzie opierał się o nowe założenia geopolityczne. Kongres za swój cel obrał wskazanie zjawisk i trendów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości gospodarki i perspektyw jej rozwoju. Na Europejskim Kongresie Ekonomicznym podkreślono znaczenie magazynowania energii dla stabilności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego. A naszym gościem jest pan Wojciech Drożdż, wiceprezes Enea Operator. Witamy serdecznie w Katowicach na Europejskim Kongresie Ekonomicznym. Dzień dobry, witam serdecznie widzów Telewizji Republika. Zacznijmy od najbardziej tutaj istotnej kwestii, energia. Wiadomo, że w zeszłym roku ceny energii wystrzeliły w górę. Dziś wiemy, że było to świadome działanie Rosjan. Za gazem poszedł prąd, węgiel, no i w ogóle praktycznie wszystko. No i są tacy, którzy mówią, że wyjściem, rozwiązaniem docelowym są te odnawialne źródła energii. No fajnie, ale co zrobić, kiedy nie świeci słońce albo nie wieje wiatr? No jak sobie ugotować wodę na wiatraku, że tak powiem? Rozwiązaniem tego, aby energia była magazynowana, są oczywiście magazyny wyspecjalizowane do przechowywania energii. I takie właśnie magazyny my już jako Enea Operator rozpoczęliśmy budować. Wybudowaliśmy 5 różnych magazynów w 5 różnych lokalizacjach po to, żeby móc stabilizować naszą sieć. Co to oznacza dla konsumenta? Oznacza to, że obojętnie czy wieje, czy nie wieje, czy świeci słońce, czy pada deszcz, nasi wytwórcy z odnawialnych źródeł energii mogą liczyć na to, że mogą dobrze korzystać z naszej sieci dystrybucyjnej, a jej stabilizacja. Państwo od nich odbierzecie ten prąd, a potem sprzedacie go wtedy, kiedy będzie zapotrzebowanie. Tak, w tak zwanych niszach, tak? Czyli kumulujemy prąd wtedy, kiedy jest największe wytwarzanie, czyli kiedy najbardziej świeci słońce bądź pada deszcz, a oddajemy go odbiorcom w nocy na przykład, bądź też w dniach pochmurnych. Jakie tutaj technologie pana zdaniem są najbardziej obiecujące na rynku polskim pod względem trwałości, ceny do osiąganej pojemności? Myślę, że najbardziej popularna i najbardziej efektywna jest technologia litowo-jonowa. Jest to technologia, można powiedzieć, zespołów baterii takich dużych pojemności, która daje największą stabilność naszej sieci. Enea Operator może korzystać tylko z magazynów dla własnych potrzeb, dla własnej sieci. Jest to 5 magazynów po 100 kW. Natomiast drugą taką ważną gałęzią w rozwoju i strategii grupy kapitałowej Enea poza operatorem są magazyny wielkoskalowe, czyli tak naprawdę docelowe świadczenie usług magazynowania energii komercyjne, które nie tylko pozwoli naszym konsumentom czuć się bardziej bezpiecznymi, ale także da nam dodatkowe źródła przychodów w ramach grupy. Europejski Kongres Ekonomiczny nakreślił potencjalną rolę bateryjnych magazynów energii, ale także magazynowania energii w skali lokalnej i wykorzystania do tego nowych technologii.
technologia magazynowania energii, wszystkie rozwiązania służące magazynowaniu energii, one stymulują budowę konkurencyjnego, zdecentralizowanego rynku. Absolutnie nie wpisują się w zakonserwowanie status quo. Zresztą to widać po raportach, po opracowaniach. 9 maja będziemy mieli premierę raportu pokazującego wpływ magazynów energii na polską energetykę, ale też na polską gospodarkę. I tam jasno widać, że potrzeby w zakresie magazynowania energii w tych istniejących strukturach systemu elektroenergetycznego, one są bez porównania mniejsze niż w tych segmentach i w tych modelach biznesowych, które się tworzą i które są właściwe dla tego nowego, nowoczesnego, zdemonopolizowanego rynku energii. Będą pewnym uzupełnieniem tak naprawdę dla wszystkich prosumentów, którzy już posiadają instalacje fotowoltaiczne. Chciałem tutaj podkreślić 3-4 rzeczy. Są to banały, ale trzeba o tym przypomnieć. Magazyny energii będą pełnić funkcję stabilizującą sieć. Będą też w jakiś sposób powodowały, że dany prosument nie będzie narażony na przerwy w instalacji, która doprowadza prąd, a także będzie mógł świadomie i efektywnie zarządzać tą energią. Na pewno wtedy te magazyny energii będą spełniać swoją funkcję. Jeśli mówimy o dużych graczach, to na pewno duże firmy energetyczne będą musiały spojrzeć w stronę dużych magazynów energii, ponieważ wiem, że ta sieć nasza no nie jest do końca teraz, nie pracuje w pełnym tego słowa znaczenia, więc te magazyny energii na pewno pomogą stabilizować tą sieć i przed tym na pewno nie unikniemy. Upowszechnienie magazynów energii będzie zależeć po pierwsze od dostępności technologii i kosztów tej technologii, a także od tego, jaką rolę dla poszczególnych podmiotów wyznaczy prawodawca. Jeżeli chodzi o operatorów systemu dystrybucji, tak naprawdę nas obliguje artykuł 36 dyrektywy 944/2019, który mówi o tym, że operator nie może tworzyć, zarządzać, budować magazynów energii z wyłączeniem za aprobatą podmiotu regulującego na własne potrzeby dotyczące stabilizacji sieci. Magazyny energii dla dużego przemysłu, dla przemysłu energetycznego, one na dzisiaj niektóre są już znane od szeregu lat. Chociażby elektrownie szczytowo-pompowe. No ale poszukujemy nowych rozwiązań, zupełnie innych. To już jest znane. Ale przede wszystkim moim zdaniem jest problem z dalszym rozwojem rozproszonej energetyki odnawialnej. Tutaj wymagane jest, aby to dalej rozwijało się, tak jak się dzisiaj w Polsce dynamicznie rozwija, szczególnie w zakresie fotowoltaiki. W zakresie energetyki wiatrowej to już jest nieco gorzej. Wymagane są również prace i stworzenie tych małych magazynów energii, My między innymi pracujemy nad rozproszonym magazynowaniem, magazynowaniem wodoru, czy też magazynowaniem metanolu. To są prace koncepcyjne, na razie analityczne, obliczeniowe. Także te dwa kierunki, nowe kierunki w zakresie energetyki wielkoskalowej, dużej, no i naprawdę intensywne poszukiwania w zakresie energetyki rozproszonej. Myślę, że w Polsce doszliśmy do tak zwanej ściany w rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza tej małej, kiedy sieć już nie może być więcej magazynem, a tak do tej pory było, więc rozwój małych magazynów jest potrzebny, że to będą bateryjne czy innego typu, to jeszcze tego nie wiemy. Dzisiaj barierą jest koszt i ten koszt wcale nie maleje, tylko teraz rośnie i to jeszcze przez najbliższe parę lat będzie kluczową barierą. No i brak porządnych regulacji
dzięki którym ten magazyn mógł komercyjnie być wprowadzony na rynek. Dzisiaj to jest jeszcze ciągle droga zabawka i nie ma, ja nie znam żadnego dobrego modelu komercyjnego opartego o stabilne przepisy, w których możemy te magazyny wprowadzać na rynek. Mamy projekty pilotażowe, jest ich sporo, duże, małe, ale ciągle czekamy na jakąś stabilizację pod tym kątem. W zakresie tego, czy magazyny energii mogą w przyszłości walczyć z monopolem dużych OSD, dużych dostawców, pytanie, czy powinny. To słowo monopol może nie do końca tutaj jest w odpowiednim miejscu, bo dzięki dużym dostawcom my mamy tak naprawdę stabilne dostawy, niezależnie od tego, jakbyśmy tego nie nazywali. Magazyny energii mogą wpłynąć, ale tutaj to, co pan Bartłomiej powiedział, nie dzisiaj. To jeszcze troszeczkę czasu przed nami i na pewno wpłyną na stabilizację finansową inwestorów. Inwestorów, którym będą duże, średnie przedsiębiorstwa wysokoenergetyczne, które nie podchodząc do końca tylko w zakresie stabilizacji, wypłaszczania pików, ale swoich wewnętrznych, czyli na przykład przy zmianach wysokoenergetycznych pieców i tak dalej, jesteśmy w stanie przy bieżącym tradzie, wykorzystując rynek energii, zbierać pieniądze na dolnych stawkach, na pikach sprzedawać, aczkolwiek w kontekście tutaj właśnie rosnących cen komponentów jeszcze troszeczkę niestety Wisły upłynie, zanim będziemy mogli to zrobić. Niemniej jednak na pewno wpłyną na pozytywne wyniki przedsiębiorców, producentów, firm energochłonnych, które w ramach już posiadanych mocy przyłączeniowych, w ramach posiadanych zdolności technicznej, inwestując w magazyn energii, będą w stanie tradeować, będą w stanie być uczestnikiem rynku energii i dzięki temu ten monopol troszeczkę zostanie przerwany, bo cash flow, który będą generować na tym, będzie powodować to, że będą bardziej konkurencyjni i nie będzie ich tak bardzo bolało to, że są przyłączeni do ogólnej sieci. Magazynowanie energii to jest bardziej usługa, pewna funkcjonalność, którą można realizować na wiele sposobów. I tak jak pan profesor powiedział, to magazynowanie może być w różnych technologiach i wiele z nich jeszcze wymaga badania, ale są również takie, które są już dostępne. I w naszej firmie my opracowywaliśmy przez kilka lat również ze środków finansowani byliśmy, te nasze badania były finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i dysponujemy technologiami, które już dzisiaj magazynują energię, ciepło, przesuwają chwilowe zapotrzebowanie, czyli odpowiadają w jakimś sensie temu, co realizuje magazyn energii chemiczny na wielu, wielu obiektach. I to są hale widowiskowo-sportowe, pływalnie, biurowce, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i tak dalej. I to już jest możliwe, więc nie fetyszyzujmy określenia magazynu energii, że bez magazynów energii to nie damy rady, bo już możemy już dzisiaj. I ja chcę powiedzieć, że nawet można na tej funkcji magazynowania zarabiać. I my to już dzisiaj robimy. Może nie są to jakieś gigantyczne, bardzo popularne powiedzmy biznesy z perspektywy tego, co robi się tradycyjnie w energetyce, czy tradycyjnie w zakresie świadczeń różnych usług dla budynków, dla nieruchomości. No niemniej jednak to już się dzieje teraz, tu i teraz. Dzisiaj mówimy o inwestycjach, które operatorzy planują w budowę wielkich magazynów, wielkoskalowych magazynów energii. Pytanie, czy jest to zasadne, czy nie można by tutaj włączyć dodatkowo prywatnych inwestorów, którzy budują dzisiaj setki megawatów instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych. Mogliby oni również włączyć się ze swoimi funduszami, wspomóc polską energetykę, budować takie magazyny energii, które prowadziłyby usługi, wprowadziłyby to dodatkowe usługi stabilizacji parametrów sieciowych dla operatorów, a jednocześnie nie obciążałyby budżetów spółek energetycznych. Drugą rzeczą, jaką magazyny energii mogą pełnić, to są funkcje komercyjne. Oczywiście te magazyny mogłyby również na siebie zarabiać. Przy czym proszę wziąć pod uwagę, że magazyn może być zarówno regulatorem parametrów sieci, może również zarabiać na siebie. Więc optymalne wykorzystanie, to co dzisiaj spółki energetyczne nie mogą wykorzystać komercyjnie magazynu energii, prywatni inwestorzy mogliby na swój sposób wykorzystać i na tym magazynie zarabiać. Kolejną rzeczą, jaką należy wziąć pod uwagę, to jest optymalne wykorzystanie mocy przełączeniowych. To, co dzisiaj
tutaj pan prezes wspomniał, doszliśmy już do granicy mocy przyłączeniowych w systemie. Tak? Wszyscy nowi inwestorzy, którzy starają się o przyłączenie instalacji czy wiatrowych, czy fotowoltaicznych, zderzają się z brakiem mocy przyłączeniowych. Tylko spójrzmy na ten punkt, czy optymalnie wykorzystujemy moce przyłączeniowe, które dzisiaj mamy w systemie. Jeśli spojrzymy sobie na instalację fotowoltaiczną, to optymalnie wykorzystuje ona tylko 11% dostępnej mocy przyłączeniowej, czyli przez 11% w skali roku oddaje energię do sieci. Jeśli spojrzymy na instalację wiatrową, ona pracuje do 40% sprawności, czyli w 40% wykorzystuje moce przyłączeniowe, które są zablokowane. Jeśli weźmiemy pod uwagę źródła hybrydowe, czyli łączące farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną, to dalej jesteśmy tylko na 50% wykorzystanej mocy przyłączeniowej, a mocy w systemie nie ma. Więc pytanie, czy jeśli moglibyśmy wykorzystać optymalnie magazyn energii, który uzupełniłby istniejące instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne bądź biogazowe dodatkowo i wprowadziłby możliwość oddawania przez 24 godziny energię do sieci, to praktycznie bez dodatkowych mocy przyłączeniowych moglibyśmy naszą instalację dosyć mocno rozbudować, dosyć bardzo rozbudować. Polski rynek magazynowania energii znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Z tym, że uczestnicząc w tym rynku i w debacie na temat magazynów energii w Polsce, można odnieść wrażenie, że rynku nie ma, ponieważ technologia jest jeszcze niedojrzała, ponieważ jest to czas instalacji pilotażowych, badań i rozwoju. I rzeczywiście w Polsce tak się to dzieje. Jest to po części pochodną braku regulacji dla magazynów energii, dla magazynowania energii. Dopiero w lipcu ubiegłego roku weszły w życie kompleksowe regulacje prawne, które dostrzegły magazynowanie energii. I to dostrzeżenie, ono przekłada się na takie bardzo dojrzałe spojrzenie i przypisanie roli magazynom energii w polskim systemie elektroenergetycznym. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mówiąc o magazynach energii nie budowali opozycji energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, system ten, który jest dzisiaj versus ten, który inteligentny system, elastyczny system przyszłości. Magazyny energii i to widzi nasze prawodawstwo, one są uzupełnieniem, mogą być uzupełnieniem źródła wytwórczego, nie tylko źródła OZE-owego, odnawialnego. One mogą być wykorzystywane przez operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa sieci. One mogą być częścią odbiornika u odbiorcy końcowego na przykład w przypadku przedsiębiorstwa zapewnienia odpowiednich parametrów jakościowych na potrzeby procesów produkcyjnych. I na koniec magazynowanie energii jest odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego, czyli podlega takim samym uregulowaniom jak na przykład obrót, wytwarzanie, dystrybucja, czyli podlega koncesjonowaniu i taryfikacji i wtedy mamy do czynienia z niezależnym operatorem magazynu energii.